płatności za osoby nieubezpieczone to nie nowy problem dla polskich szpitali. My już mierzyliśmy się z tym wyzwaniem w czasach pierwszych prób z systemem EWUŚ, gdzie Polacy, obywatele pełnym prawem i dowodem osobistym po prostu się na czerwono wyświetlali, mówiąc wprost. Po informacjach m.in. z Polskiej Federacji Szpitali po zwróceniu uwagi na ten fakt, okazało się, że udało się praktycznie ten problem wyeliminować i teraz każdy obywatel, który ma PESEL, jest już niejako automatycznie, ale jest po prostu w systemie ubezpieczony i NFZ tutaj nie sprawia problemów, chociaż wyjątki oczywiście się zdarzają. Natomiast pan redaktor pytał, czy to dotyczy szpitali w jakimś konkretnym regionie Polski, na przykład na wschodzie. Okazuje się, że na ten problem zwrócił uwagę jeden ze szpitali, które można powiedzieć jest wręcz na skrajnym zachodzie Polski. I okazuje się, że obcokrajowcy nieposiadający ani ubezpieczenia, ani oczywiście polskiego prawa tutaj do opieki medycznej, to pojawiają się w całym kraju, w różnych regionach przygranicznych. I to nie jest jakieś nagminne zjawisko, gdzie rzeczywiście szpitale mają do czynienia z dużą liczbą takich pacjentów. Trochę to jest chyba podobne do nieubezpieczonych kierowców. To jest zjawisko rzadkie, aczkolwiek jest to zjawisko dotkliwe w sytuacji, gdy taki nieubezpieczony, czy to samochodowo, czy też zdrowotnie, wyrządzi, mówię tu o samochodowym, szkodę albo zdrowotnie pojawi się po prostu w szpitalu i tam należy go leczyć. Stąd tutaj zasygnalizowanie tego problemu. My jesteśmy w tej chwili jako federacja w trakcie zbierania informacji. Nie mamy tutaj z całej Polski jeszcze danych, aby powiedzieć, ilu to pacjentów jest w danym momencie. Zresztą ta liczba jest dynamiczna. Może oczywiście się zmienić w zależności od tego, jaka będzie sytuacja z naszą granicą, chociażby granicą wschodnią, no ale przecież osoby mogą trafiać też z innych kierunków, które nie posiadają w Polsce prawa do ubezpieczenia, ani też prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zdarzają się też takie osoby wśród turystów, chociaż rzadko. Przecież są turyści nie tylko z krajów Unii Europejskiej, które to kraje, jak wiadomo, partycypują w karcie EKUS, ale też są spoza Unii Europejskiej. No i tutaj dla szpitali będzie to zawsze wyzwanie, bo muszą przecież, tak jak na całym świecie, chociażby w Stanach Zjednoczonych, takiego pacjenta ustabilizować i na tyle usprawnić, aby mógł być wypisany. Więc nasze stanowisko to zasygnalizowanie problemu, też zasygnalizowanie dyrektorom szpitali, którzy no, jednak incydentalnie się z takimi pacjentami spotykali, aby nam dali informacje, jakie to są liczby i jak wyglądała następnie procedura, ale jednocześnie też koncepcja takiego funduszu gwarancyjnego, który powinien być przy Narodowym Funduszu Zdrowia, taki trochę na wzór ubezpieczeń komunikacyjnych, aby w sposób dosyć przejrzysty, a znaczy zdecydowanie przejrzysty i w miarę bezpośredni udawało się po prostu za takich pacjentów zwrócić koszty leczenia polskim szpitalom, które jak wiadomo mają tą trudną sytuację finansową w obecnych czasach. Zresztą no, oczywiście nie jesteśmy wyjątkiem na świecie. Większość szpitali światowych w tej chwili ma trudną sytuację, nawet te z tymi największymi budżetami, wręcz niewyobrażalnymi na nasze warunki, bo jeżeli uniwersytecki szpital w Genewie dysponujący budżetem 2 miliardy franków szwajcarskich, to jest gdzieś nieco ponad 9 miliardów złotych po przeliczeniu obecny kurs, ma ujemny wynik finansowy minus 160 milionów franków szwajcarskich, no to trudno powiedzieć, że my jesteśmy tylko jedynym krajem na świecie, który ma tutaj kłopoty i problemy.
ale sygnalizujemy. Federacja jest po to, żeby takie sygnały zbierać, jest po to, aby je przekazywać i tutaj korzystając też ze współpracy z wydawnictwem Intermedia, z menadżerem zdrowia, chciałbym poprosić dyrektorów szpitali, aby do naszego biura takie informacje zgłaszali. Niedługo jest nasza jesienna konferencja programowa 2 grudnia, więc będzie pewnie okazja do podzielenia się między innymi obserwacjami na ten temat, tak abyśmy znaleźli jakieś konstruktywne rozwiązanie. Chciałem jeszcze też dodać, że jesteśmy w tej chwili w trakcie też rozmów na temat zmiany ustawy o funduszu medycznym. Co ciekawe, tam w tym funduszu medycznym, który powstał z inicjatywy prezydenta Rzeczpospolitej, jest niemal 40 miliardów złotych, jest tam też podfundusz dotyczący leczenia Polaków za granicą. Oczywiście tak gdyby działa w drugą stronę, zastanawiam się i należałoby tutaj też podjąć dyskusję na ten temat, czy jakiś fundusz jest właśnie na poziomie Unii Europejskiej, czy też należałoby utworzyć jeszcze jakiś dodatkowy subfundusz. No po prostu skąd te pieniądze zorganizować, to nie powinny być przecież pieniądze, które są zabierane częściowo, no chyba tak można powiedzieć, z tych pieniędzy, które otrzymują szpitale jako zwrot kosztów leczenia pacjentów w pełni ubezpieczonych w polskim systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.